Podobizny Mieszka I i Dobrawy zaczerpnięto z pocztu królów i książąt polskich według Jana Matejki. Banknot może służyć jako środek płatniczy, ma znak wodny i numerację typograficzną. I chociaż cena znacznie przewyższa jego wartość nominalną, chętnych do zakupu nie brakowało. Biorąc pod uwagę, że taka okazja zdarza się na x lat, następna taka okrągła będzie za 50, wobec powyższego posiadanie takiego banknotu jest wyjątkową okazją dla potomnych chociażby. Banknoty można kupić w oddziałach banków, ale także w sklepach internetowych. Zdaniem kupujących to dobra inwestycja. W zależności jaka była emisja zrobiona, to później idzie to wartość do góry, tak? Tych banknotów bądź monet. Jestem od 6 rano w kolejce i cały czas obrót jakby, no trudno, no jest taka sytuacja, że jeden banknot został sprzedawany każdej osobie. Nie 5, nie 2, nie 3. To 8 banknot kolekcjonerski w historii NBP. Pierwszy, wyemitowany 16 października 2006 roku, upamiętniał Jana Pawła II.